Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Dziś sobie zdemontujemy Samsunga Galaxy Trend. Dokładna nazwa tego Samsunga już sobie zobaczymy. GTS7560. I oczywiście tutaj wyciągamy sobie kartę SIM, kartę pamięci, jeśli jest w urządzeniu. Tutaj oczywiście możemy sprawdzić. Tutaj nie ma. I sobie odkręcamy wszystkie śrubki z tyłu. Oczywiście osiągamy baterię, wyciągamy tylną klapkę. Tu jest jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma, ósma i tutaj chyba jeszcze ostatnia, dziewiąta. Tak mogłoby się wydawać. I odkręcamy sobie wszystkie. Do tego posłuży nam tutaj Torx T5H. Tak to wygląda. Tutaj jeśli chodzi o Samsunga, to przeważnie właśnie były te krzyżaki, a w tym przypadku widzę, że jest inaczej. Nie wiem, czemu tak się stało. Może tutaj Samsung chciał sobie poeksperymentować po prostu. Odkręcamy, jest dosyć ciężko je odkręcić. Tak jak w tych starszych telefonach komórkowych, klasycznych. Tu jest kolejna. O, tu jest naprawdę bardzo ciężko. I tutaj musimy podważyć sobie. O, właśnie, ta, która nam chciała wyjść. O, jest dobra. I teraz sobie podważymy cały ten tylny korpus. A jak go w ogóle podważyć, żeby to wszystko wyszło? Spróbujemy sobie z tej strony, ale chyba nie pójdzie. Nie, to nie ta strona. Także musimy tutaj od strony wyświetlacza sobie podważać. O, właśnie, widzicie? Jakie to proste w tym telefoniku. Bardzo proste. Nawet sobie dłonią możecie wszystko ogarnąć. I pyk. I już jest fajnie wymontowane. Korpusik jest. Teraz zobaczymy sobie już płytę główną. Płyta główna. Ciach. No i tu już wszystko widzimy. Mamy jak na dłoni. W bardzo szybkim tempie udało się taki telefonik tutaj zdementować. Wyciągamy sobie kostkę, tutaj jest głośniczek. Tu mamy aparacik. Tak bardziej profesjonalnie trzeba do tego podejść. Także tu jest ciach, ciach, ciach. Aparat główny. Tu jest łączone wraz z płytą, jeśli chodzi o klawisze boczne. I tu widzicie dokładne informacje zawarte na płycie. I tutaj jeśli chodzi o płytę, o moduł przedni wraz z wyświetlaczem, to tutaj widzicie jest jeszcze tu jedna śrubka do odkręcenia i głośniczek sobie podważamy. Bardzo prosty, szybki sposób. Tylko tutaj potrzebujemy śrubeczkę do odkręcenia. Inną. I to tak w skrócie, bardzo szybki sposób, demontaż tego Samsunga. Do zobaczenia w kolejnych praktykach. Cześć.